Ten kadr może oznaczać tylko jedno. Haul zakupowy! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem lumpeksowym. Właśnie wróciłam z second handów i powiem Wam, że mam super perełki. Kupiłam 6 rzeczy, łącznie wydałam 91 zł w dwóch second handach. Jeden był z promocją minus 50%, gdzie zapłaciłam 16,50, czyli około 5,50 za rzecz wyszło, także naprawdę niewiele. W drugim trochę drożej, bo 74 zł. Ale kupiłam 3 rzeczy. Średnio, no to powiedzmy, że 25 zł płaciłam za jedną i chyba tak nawet wyszło. Ale powiem Wam, że mam same perełki. Jedna rzecz jest dla mojej teściowej. Jedna jest, miała być dla córki mojej koleżanki, ale niestety dała się za duża. Więc muszę to komuś opchnąć, albo po prostu jej dam, żeby miała. No także co, zapraszam Was do oglądania. Łącznie za każdą z tych rzeczy wyszło około 15 zł za rzecz, jakby uśredniając, więc nie jest to naprawdę dużo. No ale wiadomo, jakby każda z tych rzeczy jakoś tam swoją cenę kosztowała. Także ja dopijam kawę i zaczynamy. Zacznę od tego tańszego second handu. W ogóle ja mam tak to podzielone, że jeden second hand, tam głównie są jakieś bluzki, swetry, sukienki, tego typu rzeczy, a w drugim z kolei są po prostu kurtki. I tam kurtki, marynarki, jakieś żakiety, no to jest po prostu tam raj. Tam się wchodzi, słuchajcie, i kurtek jest po prostu od groma. Tam jest wszystko, dosłownie wszystko. Dzisiaj tam naprawdę było fajnie, ładnie było poukładane. Jedynie co, to rozczarowałam się, bo nie było swetrów. Znaczy były, ale albo w jednym były brzydkie, a w drugim były same swetry z Sinsay, z Pepco, z Primarka, więc takie swetry z, no, że tak powiem, tanich mark, tak? I taki, za taki sweter trzeba było zapłacić 2 dychy. No gdzie, wiecie, sweter za 2 dychy z Pepco, no to niby mało, nie mało, ale jednak, no jednak te rzeczy nie były nowe, więc też, no, stwierdziłam, że nie, że tak bardzo aż mi się nie podobają. Także, no, dobra, pokażę Wam szybko, co kupiłam. Pierwsza rzecz to jest taki oto sweter czerwony. On jest dla mojej teściowej, dlatego że ja nie przepadam za tym krojem, czyli za nietoperzem. Ja lubię mieć takie swetry luźne, tak jak ten, lub takie długie właśnie, jakby, wiecie, których nie wkładam do spodni, bo ja wszystkie swetry wkładam do spodni, chyba że są jakoś ładnie zakończone, wtedy ich nie wkładam. A ten jest czerwony. On ma takie dziwne coś, nie wiem co to jest, ale ma takie dziwne, o zobaczcie, to, nie wiem, jest to na całej, jakby na całym swetrze. Ja to, wiecie, wypiorę ładnie, ja to ładnie wypiorę, odświeżę i powinno być ok, ale jest, no, ogólnie dziwna sprawa. To delikatnie widać te prążki. Jest to sweter z H&M-u w rozmiarze S. Oryginalnie kosztował 8,99, tu nawet mam cenę. Natomiast ja na promocji za niego zapłaciłam połowę ceny, więc całkiem, naprawdę całkiem spoko opcja. I on jest takim typowym nietoperzem. Jest naprawdę spory, jak na S-kę, więc w ogóle H&M ma dosyć spore rozmiary. Tu ma taki, no, tak ładnie zakończony rękaw, tu ma taką, że tak powiem, taki szeroki rękaw zakończony luźno. No i ogólnie cały jest taki luźny, na dole zakończony takim delikatnym ściągaczem, ale on nie jest w żaden sposób jakoś tam ściągany. No i tutaj cały jest w kroju nietoperza. Moja teściowa bardzo lubi takie swetry w takim właśnie kolorze i on ma super skład, bo już sprawdzałam, słuchajcie, skład tam i naprawdę dlatego go wzięłam, bo naprawdę ma fajny skład, czekajcie, już Wam mówię. Mamy tutaj tkanina wierzchnia, to jest 65% wiskoza, poliester 27%, polemit 7% i 1% elastan, więc uważam, że naprawdę super skład, zwłaszcza że to jest praktycznie, no, więcej niż połowa wiskozy, także jest naprawdę fajny, mięciutki, też przede wszystkim jest gruby, więc myślę, że też będzie ciepły, także tak on tutaj wygląda, tak jak mówię, ja go wypiorę, ładnie go, wiecie, maszynką przejadę i myślę, że moja teściowa będzie zadowolona. Druga rzecz, jest to takie coś w stylu, nie jest to sweterek, ale też, no, nie jest, no to jest taka bardziej bluzka i zastanawiałam się nad tym, ale za cenę 5,50 stwierdziłam, że się skuszę. To jest taki,
Jezu, trochę mi to światło prześwietla, ale jest to taki beżowo, taki kremowy. Jezu, strasznie prześwietla to światło. Taki kremowy, nie wiem, taka kremowa bluzka. Ona jest, słuchajcie, z takim. O, z takimi pięknymi, złotymi kokardkami na rękawach. Te kokardki są naprawdę przeurocze. I cały ten materiał jest tak mięciutki i tak miły w dotyku, że stwierdziłam, że no why not? I on jest 90% poliester, 10% spandeks, więc on nie jest jakiś mega szałowy skład. No, nawet bardzo zły skład, ale jest tak miękki i tak fajny, że stwierdziłam, że go wezmę. No i tak jak mówię, on ma tutaj takie piękne te rękawy złote z takimi perełkami, więc naprawdę super. No i pokażę wam tutaj, póki nie ma światła. On jest w takim pięknym właśnie kremowym kolorze, bardzo ładnie będzie wyglądał. No i on tutaj rękawy ma tak zakończone. Tutaj mamy 9 zł, kosztował 4,50 w cenie regularnej, także naprawdę uważam, że cena jak najbardziej. Cena jak najbardziej atrakcyjna i naprawdę sweterek jest bardzo, bardzo ładny. Zastanawiałam się, czy nie jest zbyt infantylny, ale stwierdziłam, że nie. Dlaczego? Skoro ja lubię złoto, lubię cekiny i lubię takie kolory, to jak najbardziej będzie super. I trzecią, już ostatnią rzeczą jest to coś, co ja nigdy w życiu bym się po sobie nie spodziewała tego, ale z racji tego, że ja lubię ten krój t-shirtów i bluzek, to stwierdziłam, że wezmę, bo to jest, słuchajcie, co to jest? To jest... Boże, jak nazywa się ten materiał? Welur. Nienawidzę weluru, nienawidzę z dotyku tego materiału. I ogólnie to, jak tylko go dotykam i o nim myślę, to mam ciary. Ale stwierdziłam, że trzeba pokonywać swoje lęki. O. Wzięłam coś takiego. On ogólnie jakby pod spodem nie jest z weluru, więc jakby no, może nie będzie mi to jakoś tak bardzo przeszkadzać. Ale on kosztował 15 zł. Natomiast jak bardzo będzie mi przeszkadzał, to wtedy go sprzedam i kupię. I po prostu, wiecie, ta bluzka kosztowała mnie 7,50. Więc no, cena super. Także tak to wygląda. To jest taka w takim bardzo ładnym, właśnie błyszczącym, różowym kolorze. Jest naprawdę super. Rękawki mnie urzekły, bo te rękawki są takie, jak ja lubię, czyli takie jakby opadające. No są mega. Tak to wygląda. Mamy tutaj New Look, rozmiar 38, typowo po prostu jak na mnie szyty rozmiar. No, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie wygląda. No, nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale no zobaczymy. Zobaczcie, jak to wygląda. Bardzo ładna, bardzo, nie, bardzo kuszące. I przede wszystkim cena mnie skusiła, bo naprawdę uważam, że w tej cenie nie kupiłabym po prostu takiej nowej koszulki, a jest naprawdę fajna. No i jeszcze zobaczymy skład, o ile będę w niej chodzić, bo tak jak mówię, nie wiem, czy mnie... A, nie ma tutaj, nie, jest metka z kolem. Bo nie wiem, jak będzie się moje ciało zachowywało z tym materiałem, ale zobaczymy, dałam sobie szansę. 89% poliester, 11% elastan, więc no, skład też nie jest zbyt dobry, ale naprawdę bluzka jest piękna. I jak znajomi zobaczą, to mi nie uwierzą, że ja chodzę w welurze, ale no cóż. I słuchajcie, trzy rzeczy, które kupiłam na tym nowym jakby... tej nowej dostawie. Pierwsza rzecz to była właśnie rzecz dla koleżanki córki. Jest to kurteczka damska, dziewczęca właściwie. Ja za nią zapłaciłam niewiele, więc tak, tak ona wygląda i jest, słuchajcie, piękna. W takim, to jest taki kolor, Boże, jaki to jest kolor? To jest taki, no nie wiem, fioletowy kolor, coś takiego. Ma takie tutaj sznureczki na wszystkim. Ma sznureczki z napisem Moda Nellove. Ma kaptur, jest naprawdę piękna, bardzo mi się spodobała. To jest, słuchajcie, na 8 lat. Niebieski księżyc, tak się nazywa firma. Nie wiem w sumie, co to za firma, nigdy nie słyszałam. No, w każdym razie ładna. Ona jest też bardzo ciepła, bo ma pod spodem podszewkę. Naprawdę jest super, no zobaczę. Może komuś oddam, może znajdę w rodzinie jakąś dziewczynkę. A może po prostu sprzedam. Nie wiem, zobaczę. Może znajdę jakąś po prostu dziewczynkę, która będzie zainteresowana tą kurtką, ale jest naprawdę piękna. No, grzech i żal było mi jej nie wziąć, zwłaszcza, że kosztowała niewiele. Ale powiem wam, że no jest super. I to jest...
122, 128. Także mega, mega fajna. Sama bym w niej chodziła, gdybym się zmieściła. Oczywiście się nie zmieszczę, to nawet nie ma co, ale powiem wam, że no, zobaczcie, piękna, naprawdę piękna, także myślę, że zgit. Tutaj jeszcze gdzieś byłam delikatnie brudna, ale wiecie, ja to wyczyszczę ładnie i na pewno komuś po prostu podaruję. Także komuś podaruję albo po prostu na przykład oddam do domu dziecka, bo też czasami fajnie coś takiego zrobić, więc może idzie zima, może warto tym dzieciom pomóc, zobaczymy. Kolejna rzecz, jest to plecak i nie spodziewałam się takiego zakupu po sobie, ale powiem wam, że szukałam ostatnio plecaka, dlatego że za miesiąc, już nawet nie cały miesiąc, lecimy do Szwecji, do Sztokholmu i słuchajcie, będę potrzebowała plecaka. I mamy jeden, znaczy mamy dwa plecaki, ale wiecie, my się pakujemy tylko w plecaki, to jest takie trochę, wiecie, trochę jolo, bo lecimy tak naprawdę na 4 dni i możemy zabrać ze sobą tylko plecak, więc ja nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, bo ja nigdy się nie, ja się nie umiem pakować, ja nienawidzę się pakować. Ja zawsze muszę mieć dużo rzeczy, ja zawsze muszę mieć masę, po prostu masę rzeczy, ale stwierdziłam, że gorzej będzie na przykład z powrotem. Gorzej będzie z powrotem, bo z powrotem też nie mamy wykupionych bagaży i też trzeba będzie się w to zmieścić, więc ogólnie nie wiem, planuję wziąć sobie po prostu dwie pary jeansów i nie wiem, jakieś sweterki i na to po prostu zarzucić sobie kurtkę i tyle. W sumie kurtka będzie moim głównym outfitem, albo nawet jakieś dwa sweterki i tyle, no bo nie wiem, zobaczę. Dla mnie to jest jeszcze raz odległy temat i abstrakcja, bo ja się nie potrafię na takie wyprawy totalnie pakować, ale stwierdziłam, że to będzie dla mnie wyzwanie, a właśnie takie wyzwania są najlepsze. W każdym razie, słuchajcie, kupiłam plecak. Ten plecak oczywiście nie będzie to plecak, jakby w którym jakoś za wiele rzeczy spakuję, ale powiem wam, że tak mi się spodobał. Był on w dwóch kolorach, w tym pięknym takim pomarańczowym, a drugi był taki jak ten sweterek, taki kremowy. Ale ten kremowy był delikatnie brudny i bałam się, że ten materiał, to mi po prostu nie zejdzie, ale no ten plecak jest po prostu rewelacja, zobaczcie. Okej. No jest po prostu rewelacyjny i ma piękny też kolor, to jest taki bardzo modny kolor, to jest taki pomarańczowo-brązowy, jakby bym powiedziała, i on jest z firmy Verdi. Także to. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć? Aha, no i on jest po prostu nowiutki. W środku jest celusieńki, biały. On kosztował 20... tu mam, pokażę, 25 zł. Także to. No i jest śliczny. Także na pewno super. Ja uwielbiam w takich plecach. Ja w plecaku uwielbiam chodzić na zakupy. Dla mnie to jest super opcja, jeżeli chodzi o zakupy. Ma też regulowane ramionczka, więc myślę, że będzie git. No i przede wszystkim na pewno tutaj będzie spakowany mój mąż, a ja będę spakowana w ten większy plecak. Ale tak abstrahując od tego, to naprawdę... tak, polecam, polecam, piękne. Tak jak mówię, tego drugiego nie wzięłam. Też był za 25 zł, też był właśnie z tej firmy. Ale no ten jest totalnie nowy, nie ma żadnych zniszczeń. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Bo tak jak mówię, czy jak czasami idę do galerii na jakieś zakupy, czy idę nawet na spożywcze. Znaczy na spożywcze to będzie mi go szkoda, ale na przykład do jakichś tam outfitów będzie super. I szukałam fajnego plecaka, no i słuchajcie, wzięłam nawet do pracy. Wziąć będzie naprawdę ekstra. I ostatnia rzecz, to jest moja perełka. Słuchajcie, jest to H&M rozmiar S. Jest to taka znaczy nawet nie kurtka, tylko o, taki oto bezrękawnik. I ja miałam takie mieszane uczucia co do bezrękawnika, bo ja nie wiem, czy ja chciałam go, czy nie za bardzo. Zaczęłam szukać takiego długiego bezrękawnika. Widziałam kiedyś je chyba w H&M-ie, takie i w Sinsayu, ale niestety w ten Sinsayu były wyprzedane, takiego długiego, czarnego bezrękawnika, tak praktycznie do kolan. Bardzo mi się spodobał i niestety go już nie ma w Sinsayu. Może kiedyś wróci. Natomiast słuchajcie, kupiłam nowy z metką H&M, rozmiar S. Zobaczcie, nowiutki z metką. No i już go mierzę, bo go mierzyłam i jest ok. Co prawda nie zapnę się w niego i to jest duży minus, no bo to jest S-ka, nie M-ka, więc ja do S-ki to wiecie. Chociaż słuchajcie, jak wciągnę brzuch, to o, zobaczcie.
Jestem totalnie, totalnie, ale powiem wam, że na, no, idzie zima, ja jestem przerażona, bo ja nienawidzę zimy, ale słuchajcie, tak na siebie zarzucić, to jest super sprawa, naprawdę super, zarzucić na siebie po prostu taki bezrękawnik, ja go sobie wezmę po prostu do pracy, bo wiecie, czasami jest zimno, więc ja sobie wezmę po prostu ten bezrękawnik do pracy, zarzucę go sobie po prostu gdzieś tam na plecy, jak będzie mi chłodniej, będzie fajnie wyglądał do wszystkiego, będzie pasował i jest naprawdę rewelacyjny, słuchajcie, rewelacyjny. Tu ma taki kożuszek, który też super będzie chronił i gdzieś tam nas otulał. No mega, słuchajcie, nawet zarzucić, czy też sobie tak wymyśliłam, że na przykład jak będziemy u teściowej, czy będę u siebie w domu rodzinnym, to słuchajcie, na przykład na podwórko zarzucić na siebie taki bezrękawnik, jest to super sprawa. Co prawda bardziej swobodnie czuję się, jak mam, wiecie, odpiętą, ale no tak jak mówię, można też zapiąć. O, można też zapiąć i jestem gotowa, można powiedzieć, prawie jestem gotowa na zimę. Także, no tak to wygląda. Jest delikatnie za wąski na mnie, ale tutaj wbiłyście mnie bardzo opina, ale powiem wam, że jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, bo ja na bezrękawnik, tak jak mówię, nie wiedziałam do końca, czy chcę, czy nie chcę, nie byłam zdecydowana, no a po prostu los zadecydował za mnie. Jak zobaczyłam bezrękawnik za 24 zł, no to nie mogłam go po prostu nie wziąć. Także tym oto ostatnim produktem i ostatnim moim ostatnią moją zdobyczą. Żegnam się z wami. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, czy wy byłyście w second handach, czy znalazłyście jakieś swetry, bądź co najbardziej lubicie kupować w second handach, ale oraz co wam się najbardziej podobało z moich zakupów. A tymczasem ja wam dziękuję bardzo za oglądanie. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa!